O, a tu jest karuzela dla koni. Konie mają zapewniony ruch, a człowiek nie musi się przy tym napracować. Tylko włącza takie urządzenie, które wymusza spacer. Wydawałoby się może, że taka karuzela nie jest zbyt potrzebna, bo przecież można konie wypuścić na padok, a one już sobie same zapewnią ruch, no ale to wcale nie jest takie proste. Konie na padoku często tak po prostu stoją i to ja takie obrazki obserwuję systematycznie, że konie po prostu są wypuszczone na padok i stoją w miejscu, bo nie mają żadnych tutaj, no nic ciekawego na tym padoku, sama ziemia, więc tak sobie stoją. No chyba, że któryś zaciekawi się odwiedzającymi, no to przyszedł. Czasem konie są wypuszczane na padok po dwa i wtedy mogą rzeczywiście w pełni te kontakty towarzyskie ze sobą utrzymywać. Jakoś tam się poustalać hierarchię, popodgryzać się, trochę pogonić. No chociaż tutaj nie mają zbyt wielu bodźców i za bardzo nie mają powodów, żeby się jakoś wielce przemieszczać. Ale niekiedy, nie tak rzadko wcale, konie są pojedynczo na osobny padok wypuszczane. No i wtedy rzeczywiście no widzą i to jest tyle dobrego, że widzą inne konie, ale fizycznie nie mają z nimi kontaktu. To jest podyktowane względami, no jakoś tam można powiedzieć komercyjnymi, bo właściciele takich koni często sobie mogą nie życzyć, żeby ich pupil był podgryzany, czy nie daj Boże kopnięty przez jakiegoś innego konia, no ale to są normalne zachowania pastwiskowe koni. O, a tu myjka dla koni.